prezentujemy ciągnik hybrydowy zamówiony przez naszego klienta. Jest to ciągnik hybrydowy AgroRay, wyposażony w silnik 16 koni marki Weima. Oczywiście silniczek z elektrycznym rozrusznikiem. Oprócz tego posiada także rozrusznik ręczny. Tutaj mamy dostęp do rozrusznika ręcznego, rozrusznik elektryczny i cała stacyjka dostępna jest tutaj. Oczywiście sprzęt napędzany paskami, bardzo niezawodny, z skrzynią 8-biegową z reduktorem. Mamy tutaj 6 biegów do przodu oraz 2 do tyłu, z czego 3 biegi do przodu wolne, 3 biegi szybkie oraz wsteczny wolny i szybki. Oprócz tego podłączyć do tego sprzętu możemy także glebogryzarkę doczepianą, kosiarkę rotacyjną, pompę do wody oraz wiele innych przystawek nieaktywnych, takich jak pługi, przyczepki, obsypniki, wyorywacze. Taki ciągnik hybrydowy jest w stanie pociągnąć masę nawet powyżej tony. Jeżeli załadujemy ciężką przyczepkę czy jakiś pług dwuskibowy, nie będzie tutaj żadnego problemu, żeby on z tym współpracował. Uruchomimy ten traktorek, zrobimy sobie krótki test, zobaczycie jak on pracuje. Włączamy teraz dźwignię BHP, sprawdzamy czy jest na luzie. W tym wypadku najlepiej sprawdzić to w ten sposób, że po prostu pociągniemy go do przodu albo do tyłu. Jeżeli jedzie, jest wszystko w porządku, bo gdybym miał wbity teraz bieg, jakikolwiek, no to on będzie stał i nie ruszy się. Mamy luz, sprzęgło dla bezpieczeństwa też włączone. Podchodzimy teraz, jeżeli tutaj silnik jest zimny, włączamy ssanie, kranik paliwa także jest włączony. No i albo ręcznie, albo elektrycznie możemy teraz go uruchomić. No w tym wypadku uruchomimy go elektrycznie. Ssanie możemy wyłączyć. Silnik zaczyna równo pracować. Teraz powinniśmy mu tak naprawdę te 10-20 sekund dać, żeby ładnie się nasmarował. Te silniki nagrzewają się dosyć szybko. Także tutaj ze smarowaniem nie będzie najmniejszego problemu. Możemy sobie włączyć teraz sprzęgło. Jedynka wolna do przodu. Puszczamy sprzęgło. Widzicie, maszyna jest pięknie wyważona. Ja mogę ją trzymać dosłownie jednym palcem tutaj. Włączam dyferencjał. Manualny, bo manualny, ale zakręca pięknie. Zrobimy sobie teraz zwrot do przodu. Druga manetka. Włączę sprzęgło. Sprawdzimy bieg numer 2. Dwójka wolna. Sprzęgiełko. Trójeczka wolna. Oczywiście odpowiednio zwiększając obroty, będzie zwiększać się też prędkość. Dla przykładu. Tutaj mamy wolną trójeczkę. Pokażę jeszcze teraz wsteczny. Oczywiście wolny. Dodawając obroty, on troszkę zwiększy prędkość, ale nieznacznie. No i możemy spróbować bieg szybki z tym, że pierwszy, bo w innym wypadku to byśmy musieli za nim tu solidnie gonić, a tego raczej nie chcemy. To jest jedynka szybka. Widzicie, biegi działają bardzo ładnie. Oczywiście skrzynia jeszcze musi się na spokojnie tutaj dotrzeć. Wtedy to wbijanie tych biegów będzie dużo lepiej działać. Nie będziemy musieli się z tym tak siłować. Pojedziemy sobie teraz tutaj. Sprzęgiełko sobie wrzucimy i możemy gasić maszynę. Widzicie, maszyna prezentuje się właśnie tak. Jeżeli byłbyś zainteresowany takim bądź inną wersją silnikową, a może całkiem innym traktorkiem, do naszego sklepu, gdzie możesz wybrać sprzęt odpowiedni dla Twoich oczekiwań. Dobierzemy tutaj na miejscu osprzęt, możesz spróbować, nie ma żadnego problemu. Zapraszamy.